Bardzo wielu z nas, ludzi żyjących w XXI wieku, ma zaniżone poczucie własnej wartości. To między innymi dlatego nasz kochany internet jest tak przyjaznym miejscem. Dziś chciałbym, abyś ty... Tak, ty, widzę cię. Może byś się tak nie garbił i zrobił operację plastyczną. Chciałbym, abyś wziął głęboki wdech, zrelaksował się i poczuł jak ktoś zupełnie wyjątkowy. Dlaczego? Cóż, prawda jest taka, że jesteś... Jakby to powiedzieć... Jesteś zwycięzcą. Zwycięzcą. Bingo! Zapraszam. W najnowszym hicie polskiego internetu pewien młody człowiek z entuzjazmem przekonuje swoich odbiorców, że są wyjątkowi. Z uwagi na to, że średnie wieku i IQ w internecie są bardzo zbliżone, autor bardzo dosadnie i z odpowiednim do emocji współczynnikiem oplucia obiektywu podkreśla najważniejsze elementy swojej behawiorystycznej arcyukładanki. Padniesz, wstaniesz, podniesiesz się. Będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie. Po pierwsze, zazdroszczę dealera. Po drugie, zazdroszczę dealera. Po trzecie, nigdy w życiu nie widziałem w internetach tak pozytywnego przekazu. Wszyscy w internecie wyzywają się od dupę mać. A Piotr mówi nam, że jesteśmy zwycięzcami. Wujak ewenement! Ten komentarz o IQ dotyczył także twórców. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu. Kim jesteś? Drogi zwycięzco, czy będziesz walczyć dzielnie przeciwko przeciwnościami losu? Piotrek może nie nauczy cię wzorowej deklinacji, ale na pewno po jego mentorskim coachingu będziesz pamiętał, że jesteś tym, no. Wypadło mi z próżni. Jesteś zwycięzcą. Że jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Śmiejecie się z tego kolesia. Jak Freddy napisał We are the champions, to wszyscy piszczeli jak świnki. W klubach dla gejów. Ja uważam, że mantrę Piotra należy przerobić na hymn narodowy i leczyć nim kompleksy tego narodu. Tutaj jak jednemu się udaje, to 10 innych będzie się z niego śmiać i mówić, że jest bezwartościowy. Wy nie wiecie, że słowa potrafią ranić? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Porażka i ucieczka to nie moje słownictwo. Porażka i ucieczka to nie twoje słownictwo, tylko prawdziwe imiona twoich rodziców. No i nawet jeśli to prawda, to nie możesz się tym przejmować. Przecież jesteś tym, no. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Zabraknie ci sił w użyciu, ale będziesz walczył tak jak o powietrze i o wodę. Kim jesteś? Chwila. Zabraknie mi sił, ale będę walczył jak o powietrze i o wodę? Tak jak o powietrze i o wodę. Po pierwsze, jak mi zabraknie sił, to poproszę, żeby była przez chwilę na górze. A po drugie, kto w dzisiejszych czasach walczy o powietrze i o wodę? Oprócz Greenpeace'u i 6-letniego dziecka sąsiadów w mojej piwnicy? Absolutnie nikt. Nie ważne, że tracę pierwsze miejsce w zawodzie. Wrócę po niego, podniosę go i będę dalej z nim biec. Będę ostatni. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Ja wiem, że tu chodzi o pewną technikę motywacyjną, bo ja tylko udaję kretyna. Zobaczcie, jaką ta świnka ma dziurkę w pupie. Jak twoja siostra. Ale z tego, co pamiętam ze szkoły, to kiedy ktoś jest ostatni, to nie mówi się, że jest zwycięzcą, tylko że jest zdolny, ale leniwy. To taki eufemizm od kretyn, żeby porażka i ucieczka mogli się łudzić, że zrobili w życiu coś mądrego. O mnie zawsze nauczyciele mówili, że jestem zdolny, ale leniwy i co? Robię filmy do internetu. Poza tym miałem być neurochirurgiem, a jestem neurotykiem, god damn it! Chyba muszę się trochę dowartościować, bo zaraz zacznę was wyzywać od pie... Dupę mać. Piotrek, ratuj! Bramford Piotr z tej strony. Kim jesteś? Jestem Bogiem. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem legendą. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem, bo myślę, cogito... Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Dobrze już, dobrze. Jestem zwycięzcą. Tylko skoro jestem zwycięzcą, to co wygrałem? Wygrywasz to, że możesz się zamknąć, nie kryty pedale! To jest wasza mina, kiedy nie czujecie się jak zwycięzcy. No i powinniście, bo jesteście. Nie, nie jesteście. Jesteście. I to będzie pytanie dla was. Skoro jesteś zwycięzcą, ale tak naprawdę nie wiadomo w czym, to co właściwie wygrywasz? Piszcie!
Ania Parawia. Przypomnę, że już teraz możecie zamawiać przedpremierową moją najnowszą książkę Nie przejdziemy do historii, także jeżeli chcecie, to sprawdźcie link w opisie. To jest koniec reklamy! Bum! Jesteś zwycięzcą.